Okej, słuchajcie, paznokcie zrobione. Bardzo mi się podobają, właśnie o coś takiego mi chodziło, także mega się cieszę. Śliczne są. A później jeszcze zajechałam do, słuchajcie, TK Maxu i kupiłam takie koszyki do segregacji w spiżarni. Mam ich 3 sztuki, tutaj widzicie akurat tylko 2. No i też zapolowałam jeszcze na takie talerzyki, które zresztą bardzo mi się podobają. Włoskie talerzyki. Widziałam takie mniejsze do ciasteczka. Tutaj jest mój arsenał nawozu do warzyw, także myślę, że dzisiaj jeszcze wejdę w ogród i podleję nawozem. Kupiłam sobie bób. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam, także zaraz wrzucam do garnka i ugotuję. Tutaj mam świeże pomidorki i ziemniaczki z ogrodniczego i tutaj mam truskaweczki. A i zestaw do kieszenia, z tym, że ogórków już nie kupowałam, bo widzę, że już mamy swoje duże, więc będę zrywać swoje ogórki i kisić. Okej, słuchajcie, jestem w tej chwili w łazience, jest rano i tak pomyślałam, że nałożę maseczkę na twarz i razem z Wami przetestuję maseczkę, której nigdy wcześniej nie miałam okazji używać. A to jest, słuchajcie, Glam Glow, coś takiego, Cool Sheet. Maska nawilżająca i właściwie przeczytam Wam, co ona robi. Maska Cool Sheet jest wyjątkowa, ponieważ jest sucha w dotyku i nie ścieka, dzięki czemu można jej używać w domu, w podróży. Innowacyjna formuła hydrożelu zawiera arktyczną borówkę czarną i jest wzbogacona gliceryną, silnym środkiem zwilżającym, który nawilża skórę. Natychmiastowe uczucie ukojenia. Ja uwielbiam maseczki i też kremy, które mają formę takiego żelu, bo to bardzo fajnie chłodzi, nawilża skórę, koi, szczególnie skórę, która jest na przykład opuchnięta. Ja ostatnio właśnie zauważyłam, że moja skóra jest opuchnięta i też okolica pod oczami w ogóle też dzisiaj jest dosyć mocno przesuszona i czuję, że potrzebuję takiej dużej dawki nawilżenia, więc właśnie chcę nałożyć sobie dzisiaj maseczkę i coś tutaj jeszcze wcześniej czytałam. O, nowa maska nawilżająca, która natychmiast zamarza w kontakcie ze skórą, aby nawilżyć, chłodzić, łagodzić, nadając skórze wspaniały blask. Więc to jest ciekawe. Maska kosztuje 49 zł. Można ją kupić w Sephorze, coś takiego. No i powiem Wam, jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. To jest w sumie moje pierwsze użycie, jeśli chodzi o Glam Glow, bo nigdy nie miałam produktów tej marki. I to wygląda w ten sposób. Właśnie, nie przeczytałam jak to... A, okej, to po prostu się ściąga z tego plastiku. Tutaj w środku nie ma żadnego płynu. Można powiedzieć, że opakowanie jest suche, a sama maska ma dosyć taką gruby materiał. Muszę powiedzieć, że fajnie się układa na twarzy. Jest taka, jakby to powiedzieć, dobrze wyprofilowana, dobrze wycięta, bo idealnie układa się na twarzy. W miejscach, gdzie się marszczy, to ta maseczka nie przylega. No i okej. I z tego, co czytałam, co widziałam, muszę z tą maseczką teraz siedzieć tak z 15 minut. Faktycznie, słuchajcie, ona jest sucha i można jej używać w podróży. To jest o tyle fajne. Znaczy, powiem Wam tak, moje pierwsze wrażenie, maska jest mało nasączona płynem. W ogóle tutaj tego płynu nie ma w ogóle na tej masce, więc faktycznie to może być fajna opcja w podróży. Nie wiem, jak jedziecie samochodem i jesteś oczywiście jako pasażer, nie mówię, że za kierownicą, albo na przykład lecicie samolotem, to faktycznie nie babracie się i nigdzie Wam ten płyn nie ścieka, bo to jest super suche. Więc to jest fajne, natomiast no, widzę, że mi się odkleja miejscami. No, więc ciągle czuję, że będę musiała to poprawiać. Pomysł fajny, natomiast czy to faktycznie tak nawilży moją skórę? No nie wiem. Natomiast jeszcze się wstrzymam od opinii, no bo muszę poczekać te 15 minut. Aczkolwiek pomysł jest fajny, ale szkoda, że tak, no,
tego płynu mogłoby być, nie wiem, ciut więcej. Tak mi się wydaje, takie jest moje pierwsze wrażenie. I nie mam tego uczucia, słuchajcie, zmrożenia skóry. Mam swoje ulubione maseczki Lomi Lomi, które można kupić w Hebe. I one dają efekt faktycznie takiego mrożenia na skórze, ukojenia. To jest takie bardzo delikatne. No i okej, słuchajcie, ściągam maseczkę. W tym czasie wysuszyłam sobie włosy, bo stwierdziłam, że to jest taki rodzaj maski, który nie obtłuści mi włosów. Więc spokojnie możecie nakładać maseczkę przy rozpuszczonych włosach. One nie zrobią się tłuste, więc faktycznie to jest idealna sprawa na podróż. Powiem Wam, że pachnie mi trochę gliceryną. Kiedyś kupowałam glicerynę w czystej formie w aptece. Właściwie jak teraz ściągnęłam, to czuję, że skóra jest trochę ukojona, delikatnie, odrobinę nawilżona, natomiast no nic mi nie spływa z tej skóry. Aż takiego szału to na mnie nie zrobiło, natomiast może to być taka fajna alternatywa. Nie wiedziałam, że są takie suche maseczki. Także spoko opcja. Natomiast no wiecie, dla mnie troszkę tak bez szału. Myślę, że za chwilę jeszcze nałożę jakąś pielęgnację. No, i to tyle w sumie. O, słuchajcie, to są pierwsze nasze ogórki z ogródka. Także bardzo mnie cieszy. Na razie tyle. Czekamy oczywiście na więcej. To jest akurat śremski, ale mam jeszcze taki jeden inny gatunek, który powinien być większy, taki typowo kanapkowy. Tutaj, słuchajcie, moczą się truskawki. Będę dzisiaj znowu robić ciasto drożdżowe. Także przygotowałam sobie biedromiksa. Tutaj mam drożdże i też w sumie jestem głodna, więc zrobię sobie szybką przekąskę właśnie z moją granolą, jogurtem i kupiłam sobie, tak jak widzicie, też malinę, więc dzisiaj będzie z malinami. Aha, kupiłam też awokado, więc mam tutaj ostatnio mój ulubiony chlebek razowy z ziarnami. Uwielbiam go zapiekać, robić takie tosty i na to awokado i pomidor. I słuchajcie, w Biedronce kupiłam taką dużą polędwicę łososiową. I tak myślę, że ja to poporcuję sobie i zamrożę. Fajna opcja, bo nigdy wcześniej nie widziałam takich dużych filetów. Kosztowało to 36 zł za niecały kilogram. Także fajna sprawa, a my łososia bardzo lubimy. Kupiłam też dorsza i w weekend będę robić rybę w bardzo fajnej panierce i pokażę Wam ten przepis, bo panierka jest mega. Dobra, słuchajcie, jeśli chodzi o ciasto, gotowe. Zaraz wrzucam do piekarnika. Jeśli chodzi o przepis, możecie znaleźć go na moim Instagramie, a jeśli nie uda Wam się znaleźć, to możecie oczywiście napisać do mnie prywatnie. Wyślę Wam zdjęcie przepisu, nie ma żadnego problemu. Zdrówko. Ja, słuchajcie, teraz robię sobie granolę. I właśnie maliny. Tutaj są moje maliny. Granola już mi się powoli kończy, więc myślę, że w przyszłym tygodniu pokażę Wam, jak ją robię, bo też były o to zapytania. Tak. Więc jogurcik do tego. Maliny albo truskawki. Uwielbiam.
Nie, zobaczcie na to. Oż w mordę nie wyszło, no. Wykipiało. No właśnie, tu jest akurat dużo składników, ale jeśli na przykład macie małą brytwankę, to warto użyć o połowę mniej składników, będzie dobrze. Jest git. Wiecie, co zrobię? Wyciągnę to stąd i na talerzyk. No bo szkoda, nie? Tu akurat truskawki też wyleciały. O, poczekam, aż ostygnie. I zjem. O, słuchajcie, idę za chwilę podlać warzywa i muszę je nawieść, bo nie pamiętam, kiedy ostatnim razem to robiłam, więc dzisiaj muszę koniecznie to zrobić. I słuchajcie, kupiliśmy taką sztuczną trawę, którą będziemy później rozkładać na ogrodzie, dlatego że kupiliśmy basen Adasiowi, dosyć duży, więc no chcemy, żeby już w tym roku zażył kąpieli basenowej. I mamy też, słuchajcie, piaskownicę, taką fajną, drewnianą. Ona jest też zamykana, więc to będzie takie też fajne zabezpieczenie przed kotami. Myślę, że w weekend będziemy to robić. Zobaczymy. Będziemy to wszystko rozkładać i na pewno Wam pokażę. Dobra, póki co idę podlać rośliny. Zanim się za to zabiorę, to chcę jeszcze obejrzeć klematisy. Tutaj, słuchajcie, jest róża. Wypuszcza kwiatki. Jak widzicie, ją obcięłam, wszystkie pąki uschnięte. Dobra, idziemy zobaczyć te klematisy. Bo słuchajcie, ja widzę kwiata. Nie, nie wierzę. Ja w ogóle mam z nimi różne epizody. Raz te klematisy mi umierają. Niektóre, proszę bardzo, wypuszczają kwiaty. Taki ładny, fioletowy, tak bardzo mi się podoba. I tutaj, słuchajcie, były dwa pędy. Jeden ucięłam totalnie, bo był uschnięty. A ten... No naprawdę mam nadzieję, że mu nic nie będzie i się będzie trzymał i mi dalej będzie rósł. Tutaj moje chwaściory przegorzane. Są trzy kulki. Zobaczymy, czy... No nie no, rozkwitną na pewno, ale ciekawe kiedy. Tutaj jest jeszcze jeden przegorzan. Naprawdę wyglądają jak chwasty. O, i ten też ma kulki, bo nie miał. Więc fajnie. No i tu jest kolejny. O, chyba urósł, bo jest wyższy. Więc wydaje mi się, że ma się dobrze. Nie jest najgorzej. Pryskałam go już kilka razy na choroby grzybowe i może chyba trochę go odratowałam. Tak mi się wydaje, co mnie bardzo cieszy, bo naprawdę na tych klematisach bardzo mi zależy. I słuchajcie, to nie jest tak, że one mają sucho. Ja bym nawet powiedziała, że one mają za mokro, że mają zbyt wilgotno i przez to właśnie mi usychają i te pędy jakby całe mi usychają i łapią te choroby grzybowe, bo zwykle po deszczach one po prostu się sypią. Więc na przykład teraz tutaj widać, że ta ziemia jest mokra, jak dotykam palcem też jest mokra, więc to też nie jest tak, że one pod tymi drzewami mają sucho i w tej chwili no też mają słońce, no. To nie jest tak, że jest tutaj super cień, tylko tutaj słońce też fajnie dociera. Więc ja będę walczyć o to, żeby te klematisy tutaj rosły, zawzięcie. A jak nie, no to znajdę pomysły na jakieś inne rośliny i niekoniecznie mi zależy na bluszczu, bo chcę, żeby... było tutaj dużo kwiatków, żeby te pnie drzew były oplecione kwiatami. Bluszcz, jeśli chodzi o bluszcz, to też na pewno znajdę gdzieś jakieś miejsce. I tutaj, słuchajcie, też ucięłam totalnie do zera ten pęd. I na razie nic się nie dzieje. O, tutaj chyba powinno coś wyrosnąć, bo to, nie wiem co to jest, to jest albo chwast. Albo coś z boku wyrasta, nie wiem, tutaj... No ucięłam do zera, bo on totalnie usechł. Ten też usechł. I tutaj jest na przykład obcięty pęd. Ale tutaj z kolei bardzo ładnie rośnie. No bo widzę nawet jakiegoś robala, więc... Uciekaj. Nie chcę cię. Uciekaj. No. Więc ten tutaj rośnie. Na razie go nie będę podwiązywać, bo nie chcę go przez przypadek uszkodzić. Niech sobie rośnie już w tą stronę, trudno.
Na razie jest ok, też wszystko pryskałam tutaj. Ok, dawno w pomidorach nie byłam. Coraz więcej pomidorów i tutaj, słuchajcie, nawet widzę, że zmienia powoli barwę. Taki trochę żółty się zrobił, jest mniej zielony. No, dużo już pojawiło się pomidorów, więc to mnie mega cieszy. O, tutaj są takie ładne, duże. I tutaj, słuchajcie, krzaczek pomidorów malinowych. Ale pięknie pachnie już teraz pomidorami. I te są fajne, duże. I niektóre gałązki, widzę, będę musiała poprzywiązywać. Tutaj nawet już paliki dodatkowe z boku wsadziłam, żeby przywiązywać pędy boczne, które gdzieś tam bardziej w bok mi uciekają. No. Ten jest mega duży, też nie wiem, jak ja mam to zrobić. On tak bardzo w trójkąt się rozkłada. Więc też chyba gdzieś tutaj po bokach będę musiała jakieś podpory zrobić. Tutaj ile kwiatów jest dużo. O, już są nawet zawiązane pomidory. Rzodkiewka? Nie, rośnie ta rzodkiewka, bo te liście są strasznie tak objedzone. Podejrzewam, że przez ślimaki, ale nie, no rzodkiewka rośnie. Bo tak trochę słabo to wyglądało. Tutaj mamy sałaty. Ta objedzona fasola na razie próbuje się zregenerować. Słuchajcie, o, tutaj jest pęd, więc on tutaj się na pewno ładnie zaczepi. Nie wiem, czy to nie jest, nie, takie objedzone, ale nie, tutaj ładnie, słuchajcie, zobaczcie, idzie w górę. Ten jeden urósł, który nie był uszkodzony przez sarnę. To też tutaj słabo rośnie, ale to też było objedzone i groszek tutaj zaczyna ładnie wypuszczać. Już jest taki wysoki, też będę musiała tutaj podpory zrobić. I ogórki kilka już. O, tutaj zobaczcie, jaki duży jest. Ale ja czekam, aż on jeszcze urośnie, bo one powinny być takie długie, tak zwane ogórki kanapkowe. A tu pierwszy pomidorek się czerwieni, słuchajcie, pierwszy koktajlowy. Już nawet można by go zrywać, ale ja poczekam, aż się zaczerwieni jeszcze bardziej, więc już nie mogę się doczekać. Niedługo będę jeść właśnie koktajlowe pomidorki z awokado. Nie wiem, czemu ten mi tutaj opadł. No dobrze, słuchajcie, ja zabieram się za obiad i tak, tutaj mamy rozłożony jarmuż na blaszce, a tutaj z kolei warzywa, marchew, zielona papryka i ziemniak. Wszystko jest posypane taką solą morską z wędzoną papryką. Idealne połączenie do właśnie pieczonych warzyw. Jarmużu jest tutaj całkiem sporo, bo to się skurczy i zrobią się z tego takie fajne, chrupiące chipsy. I tutaj już ugotowałam kaszę kuskus. Będę musiała to trochę odsączyć. Nie wiem, czy mi się nie rozgotowała. I będę robić jeszcze tutaj taki dressing, żeby polać właśnie moje warzywa. I mam tutaj oliwę, sos sojowy, sól, jeden ząbek czosnku i właśnie tahini. Momencik, tahini. Gdzie jest moje tahini? Tu jest moje tahini. I to jest taka fajna pasta, pasta sezamowa, która świetnie sprawdza się do sałatek i też do kanapek, do robienia na przykład jakiegoś humusu z ciecierzycy, soczewicy. Tak, także Wam to teraz też za chwilę pokażę. Aha, i połówka cytryny. I to połączenie będzie moim dressingiem do warzyw. Thank you.
słuchajcie, ryba z panierką gotowa. Link do tej panierki, do przepisu z panierką zostawię Wam na dole w opisie pod filmem, bo na pewno będą o to pytania. I słuchajcie, ona jest bardzo chrupiąca, więc bardzo Wam polecam zarówno właśnie do ryb, jak i do krewetek, owoców morza, bo to jest coś fantastycznego. Mi akurat troszkę za gruba wyszła, ale to jest, słuchajcie, danie przysmaczne, ryba niczym z nadmorskiego kurortu. My akurat jemy ze surówką, można też dodatkowo z frytkami, ale filet jest na tyle duży, że nam to wystarczy. Także tak to wygląda i bardzo Wam polecam. Słuchajcie, przyszło do mnie zamówienie. Kupiłam sobie strój kąpielowy, także zobaczę razem z Wami i od razu mówię, że wzięłam go w rozmiarze 38, czyli M. I to wygląda w ten sposób. Wiecie co? Fajny jest. Wydaje mi się, że ogólnie ten krój będzie fajny. Tutaj jest wiązanie na samym środku i przez te falbanki tutaj ten strój będzie wyglądał na taki bardziej elegancki. W panterkę, bo nie było innych kolorów i innych wzorów już dostępnych, bo wszystko byłoby wyprzedane. Ale powiem Wam, że ta panterka całkiem nieźle wygląda. Muszę przymierzyć. Nie wiem, czy się Wam pokaże. Ale no i wiecie co, fajnie jest wykonany. Jest też tutaj w środku z wkładkami, więc będzie usztywniał biust. No muszę zobaczyć, muszę przymierzyć. Mam nadzieję, że rozmiar będzie dobry. Muszę sprawdzić, czy taki mały mi się wydaje. Czy z tym rozmiarem jest ok? Tak, jest 38. Właściwie to mogę Wam pokazać górę, bo powiem Wam, że fajnie wygląda. Nie wygląda jakoś wulgarnie, nie jest zbyt mocno wycięty. Wręcz wygląda to jak po prostu fajna bluzka z falbankami. Założyłam tylko spodenki, żeby tam Wam nie świecić tyłkiem, wiadomo. Ale powiem Wam, że bardzo mi się podoba ten kostium. No, oczywiście jest jednoczęściowy, z tyłu wygląda tak. Plecy są fajnie wycięte. Jednoczęściowy zależało mi na czymś takim, bo nie chciałam dwuczęściowego. W tym roku prawdopodobnie pojedziemy nad morze na kilka dni, więc chciałam coś bardziej zabudowanego. I tak to wygląda. Także ekstra, bardzo mi się podoba.